Halo, 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 halo. Jest godzina 12:00. A kto mnie zna, ten wie, że jestem punktualny i o to dbam. Więc oto jestem, jest live, w którym będę opowiadał o strategii marketingowej. Na początek prośba do tych osób, które już oglądają, a widzę, że ktoś już tutaj ogląda informacje, czy na pewno dobrze mnie słychać. Widać to, to zakładam, że tak, bo tutaj z boku mam podgląd na komputerze i sam siebie podglądam, czy dobrze widać. Widzę, że jest całkiem ok. Stąd pytanie, czy na pewno dobrze mnie słychać. Dajcie proszę znać w komentarzu. Jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Facebooku i jesteśmy nawet na LinkedInie. Pierwszy raz udało się przeprowadzić transmisję live na LinkedInie. Poczekam na pierwszy komentarz, poczekam też trochę, aż zbiorą się tutaj pierwsze osoby. Nina pisze, że słychać. Dzięki Ci bardzo. Więc będziemy lecieć z tematem. Dzisiaj będę opowiadał o strategii marketingowej i opowiem o trzech ważnych tematach. I całość tego szkolenia będzie taka mocno warsztatowa. Będę pokazywał krok po kroku, jak na warsztatach strategicznych, które prowadzę dla firm, wygląda układanie strategii marketingowej. Oczywiście te warsztaty trwają 3 razy 6 godzin, przez 3 dni siedzimy. Ja pokażę to skrótowo, ale mam nadzieję, że pokażę Wam to, w jaki sposób w ogóle o marketingu, o układaniu marketingu myśleć, w jaki sposób myśleć też o pozyskiwaniu nowych klientów, o lejkach sprzedażowych. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Ola też pisze, że widać i słychać, także myślę, że możemy powoli ruszać. Prośba też do osób, które są live. Jeżeli macie wśród znajomych jakichś właścicieli firm albo ludzi, którzy zastanawiają się, czy wejść być może w biznes, czy z, nie wiem, czy to z umowy o pracę przejść na własną działalność, czy dopiero wpadł im jakiś pomysł na biznes. Jeśli macie takie osoby wśród znajomych, możecie udostępnić tego live'a, czy to na Facebooku, czy na LinkedInie i w ten sposób być może komuś jeszcze uda się pomóc, do kogoś jeszcze to dotrze. Być może ktoś jeszcze będzie mógł się z tym po prostu zapoznać i nas posłuchać. Okej, ja już lecę do konkretnego narzędzia, jakim będzie dzisiaj u nas Paint. Będziemy dzisiaj działać w fantastycznym programie Paint. I chciałbym właśnie tutaj zapisać te trzy aspekty, na których będziemy się dzisiaj skupiać. Czyli rzecz numer jeden to jak pozyskiwać nowych klientów. Czyli skąd brać nowe zapytania, bądź też skąd brać nowych klientów w sklepie internetowym, skąd podwyższać tam przychody, sprzedawać więcej produktów. O tym porozmawiamy. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga ważna rzecz, o której chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać, to jak przekonać klienta do zakupu. Czyli takiego klienta, który nie miał wcześniej z nami styczności, który zobaczył nas w internecie w jakiś sposób, o tym będziemy rozmawiać za chwilkę, jak go przekonać do zakupu, bo widzi wiele reklam, widzi też waszą konkurencję. Pytanie, co możecie zrobić, żeby tego klienta przekonać do swoich produktów, swoich usług, żeby nie uciekł do konkurencji. No i rzecz ostatnia to jak to wszystko poukładać, czyli jak sobie z tym poradzić, żeby się nie pogubić, żeby się nie zagubić w tych narzędziach marketingowych, w lejkach sprzedażowych, w reklamie na Facebooku, w Google, LinkedIn, Instagram, TikTok i tak dalej, można się w tym wszystkim pogubić, można się też zajechać i jeszcze na samym końcu nic z tego nie mieć niestety. Więc o tych trzech rzeczach chciałbym dzisiaj sobie z Wami porozmawiać. Tu sobie będę zerkał na Wasze komentarze. Jeśli w trakcie pojawiałyby się jakieś pytania, możecie śmiało pytać, będę widział tutaj sobie z boku Wasze komentarze. Ok, więc mamy te trzy aspekty, o których dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać. I teraz wszystko zaczyna się tak naprawdę od najważniejszego pytania w tej całej układance, czyli co chcesz osiągnąć? Co chcesz osiągnąć marketingiem? Po co Ty to wszystko robisz? I dajcie proszę znać w komentarzu, bo każdy z Was z jakimś celem zakładam, że tutaj przyszedł. Coś chce zrealizować albo chce mieć więcej zapytań. To pytanie ile? Możecie dać w komentarzu, jeśli to nie jest jakaś tajemnica. Ile nowych klientów, ile nowych zapytań? Być może sprzedajecie w sklepie internetowym. To napiszcie, nie wiem, o ile chcielibyście, żeby wzrósł przychód? Ile sprzedaży produktów, ile sztuk chcielibyście sprzedać? Jaki jest taki cel marketingowy? Po co w ogóle raz tu jesteście? Po co w ogóle robicie marketing? Jaki jest taki główny cel? To jest bardzo ważne, bo to potem nam pomoże w odpowiedzi na pytanie,
jak my chcemy w ogóle działać, jakimi narzędziami i dwa, ile my musimy wydać na marketing. Ja sobie tutaj roboczo na potrzeby dzisiejszego live'a będę jakby to wszystko określił na podstawie działalności usługowej, dajmy na to szkoleniowej, adresowanej do właścicieli małych mikrofirm. Tak będziemy sobie pracować i ja sobie założę, żeby było łatwo nam później liczyć, że chcę mieć 10 nowych zapytań na miesiąc. Od zupełnie nowych klientów, którzy wcześniej mnie nie znali, którzy nie mieli ze mną styczności, to jest mój cel i wokół tego będę budował cały jakby swój tutaj marketing, całą tutaj strategię działania, o której będziemy dzisiaj tutaj mówić. Jeśli pomyślałem też sobie wcześniej, że dla osoby, która będzie najbardziej aktywna w komentarzach, zrobimy tak, że pod koniec tego live'a przeanalizujemy jej case tutaj. Więc myślę, że warto, bo troszkę się za te warsztaty płaci mimo wszystko, te strategiczne, które robię, te trzydniowe. Więc myślę, że tu za darmo ktoś być może może sobie coś fajnego, czymś fajnym się zainspirować. Więc pytanie, co chcecie osiągnąć? Napiszcie w komentarzu, zostanie wam to wtedy, jakby utrwali się bardziej w pamięci. Łatwiej będzie wam później odpowiadać na pytania kolejne, bo będzie ich łącznie, jeśli dobrze pamiętam, 6. Tak, mam tutaj ściągawkę, żeby o niczym ważnym nie zapomnieć. Jerzy pisze, że szuka inspiracji dla swojego klienta pod kątem działań marketingowych. Nowo otwierana firma usługowa, która będzie działała poza dużym miastem. Okej, okay, super. Czyli też firma usługowa, o firmie usługowej będę mówił też pod kątem tego, jak udowadniać tam wartość, bo tam jest to sporym problemem. Przypominam też o tym, że jeśli macie wśród znajomych przedsiębiorców albo jakąś grupę, być może biznesową, warto tego live'a udostępnić, być może pomożemy komuś jeszcze w poukładaniu działań marketingowych i być może ktoś przestanie błądzić marketingowo, przestanie bez sensu wydawać swój czas, pieniądze i poukłada swoje działania marketingowe. Więc do tego was zachęcam, żeby kliknąć ten przycisk share, czy jesteście na LinkedInie, czy jesteście na Facebooku, macie taką opcję. Mamy pierwszą rzecz, czyli cel. Ja sobie zapisałem 10 nowych zapytań na miesiąc i wokół tego będę tutaj budował dalej strategię. Druga rzecz, drugie pytanie, na które koniecznie trzeba odpowiedzieć, do kogo chcesz dotrzeć. Czyli ja chcę mieć te 10 nowych zapytań i teraz pytanie, od kogo ja chcę mieć te 10 nowych zapytań. I teraz, im bardziej szczegółowo odpowiesz na to pytanie, tym lepiej. Ja praktycznie nie ma takiego miesiąca, żebym nie spotykał się z kimś, kto odpowiada, no moim klientem jest praktycznie każdy. No i fajnie, tylko że każdy ma troszkę inną motywację, troszkę inne ma obiekcje przed zakupem, troszkę inną ma potrzebę, co innego jakby go pcha do tego, żeby kupić. I teraz jak do tej grupy każdy, powiedzmy, będziemy uderzać w ten sam sposób. Czyli tak samo do młodych i tak samo do starszych, tak samo do ludzi, którzy mają troszkę mniej w portfelu i tak samo do zamożnych. Będziemy komunikować te same reklamy, te same komunikaty, nie przemyślimy dwóch osobnych lejków, to z tego może wyjść troszkę lipa. Więc jeśli macie dwa segmenty, wybierzcie sobie jeden, na którym będziemy dzisiaj pracować, bo chciałbym, żebyście ze mną dzisiaj tutaj myśleli, do kogo wy chcecie dotrzeć. Ja tak jak mówiłem, będę się skupiał dzisiaj na mikro, małych firmach, dokładnie na ich właścicielach, czyli właściciel mikro bądź małej firmy. To jest osoba, do której ja chcę dotrzeć, niezależnie od branży, czyli grupa całkiem spora, ale już na tyle zawężona, że mogę jasno zdefiniować, na czym im zależy, czego oni się obawiają i w ten sposób mogę tutaj działać z większym trochę sensem, niż gdybym napisał po prostu, nie wiem, firmę albo właściciele firm. Ja wiem, że to są właściciele mikro i małych firm. I okej, okay, więc czekam na wasze komentarze, czy uda wam się zdefiniować, do kogo chcecie dotrzeć. Tomek jeszcze odpowiada na pytanie numer jeden, docierać do właściwych klientów, zainteresować ich swoją firmą i ofertą. Tomku, na potrzeby strategii marketingowej lepszym celem będzie jakiś taki cel bardzo konkretny, oparty na liczbach i oparty na konkretnej cyfrze. Czyli jeśli docierać do właściwych klientów i zainteresować, to celem może być na przykład, do ilu ty chcesz miesięcznie dotrzeć ludzi. Podejrzewam też, że jeśli chcesz zainteresować ich swoją firmą i ofertą, to podejrzewam, że celem finalnym będzie sprzedaż.
Więc może warto tutaj też zapisać sobie albo ile ty chcesz sprzedać produktów, albo ile chcesz mieć nowych zapytań. Ja tutaj wpisałem 10 nowych zapytań, bo analizuję akurat przykład dotyczący tego, że wpadają mi leady, czyli wpadają zapytania przez formularz, telefon, e-mail i potem jest rozmowa i potem jest sprzedaż albo jej nie ma. Więc Tomku, postaraj się w cyfrach mocno ten cel osadzić, bo wtedy łatwiej będzie obliczać, ile ja muszę wydać na marketing. A to jest zawsze trudne pytanie i to też będzie potem pokazywać, jakich sposobów powinieneś użyć, żeby ten cel zrealizować. Czyli czy robić Face'a, LinkedIna, YouTube'a, nie wiadomo co jeszcze, czy wystarczy może jakiś jeden kanał, ale dobrze dopracowany, żebyś ten cel zrealizował, więc fajnie, jeśli jest ta cyfra jakaś, ile ty chcesz mieć czegoś miesięcznie, w jakim okresie czasu. Więc to pod kątem celu myślę, że jest bardzo mocno istotne. Ok, więc czekam ewentualnie na wasze komentarze. Przypominam, że najbardziej aktywna osoba otrzyma prezent w postaci tego, że rozkminimy jej przykład na samym końcu. Dobra, więc to jest pytanie numer dwa. Czyli jeden, mamy cel. Dwa, do kogo my chcemy dotrzeć? Czyli ja wiem, że ja chcę mieć 10 nowych zapytań na swoje usługi miesięcznie. Ja wiem, że moimi klientami są mikro i małe firmy, a dokładnie ich właściciele. Czyli nie jacyś pracownicy nawet do spraw marketingu, do spraw HR-u, do spraw zakupów, tylko sami właściciele, więc wiem, do kogo chcę dotrzeć, wiem, do kogo będę komunikował i wiem, jak się potem zastanawiać, gdzie te osoby mogę znaleźć. Pytanie numer trzy. Pytanie to, co robi konkurencja? Czyli co robi twoja konkurencja, żeby zrealizować takie podobne, powiedzmy, cele? Czyli jeśli moja konkurencja no też potrzebuje nowych zapytań, żeby sprzedawać, to pytanie, co robi moja konkurencja, żeby sprzedawać? I tutaj można na kilka sposobów to jakby obczaić, że tak powiem kolokwialnie. Jest coś takiego jak biblioteka reklam Facebooka, gdzie możesz sprawdzić, jakie reklamy ustawia twoja konkurencja. Możesz przejść przez strony internetowe twojej konkurencji. Możesz przejść przez na przykład social media twojej konkurencji. Możesz zapisać się do ich newsletterów i tak dalej, i tak dalej. Czyli wejść jakby w ich świat, tak jakby wejść w ten ich proces pozyskiwania klientów i poobserwować, co oni robią. Bo jeśli się okaże, że spośród 10 konkurentów, których przeanalizujesz, 8 robi na przykład, nie wiem, dajmy na to, na moim przykładzie, robi reklamę na Facebooku, która kieruje do webinarów sprzedażowych, może się okazać, że coś w tym jest, że to ma jakiś sens. Że skoro tyle osób to robi, to znaczy, że to im działa. Bo skoro robią jeden webinar do miesiąc, drugi, trzeci, czwarty i tak robi 8 firm, to znaczy, że to jest jakiś warty uwagi sposób na sprzedawanie swoich usług i otrzymywanie nowych zapytań. Więc warto to sobie przeanalizować. Co jeszcze robi dużo osób? Ano dużo osób ma na przykład profil osobisty na LinkedIn. Mówię cały czas o moim przykładzie, czyli o przykładzie firmy usługowej, która sprzedaje swoje szkolenia do mikro i małych firm. Część osób robi też kanał na YouTubie. Część osób korzysta z płatne reklamy w Google. I okej, przeanalizowałem sobie konkurencję, wyszło mi, że to są takie sposoby, które są najczęściej wykorzystywane przez moją konkurencję, więc ja już wiem, że gdzieś wokół tych sposobów pewnie warto się kręcić. Pewnie to jest coś, co warto jakby być może zaimplementować w swoim systemie marketingowym. Więc prośba jakby do was, po tym live'ie prawdopodobnie, bo to akurat nie jest do zrobienia na zasadzie, że wpiszecie mi teraz tutaj w komentarze bardzo szybko odpowiedź. Zastanówcie się proszę, 10 konkurentów, w jaki sposób oni pozyskują nowych klientów, jakie narzędzia marketingowe wykorzystują, jakie układają, co się po kolei dzieje, rozpisać to sobie na kartce nawet i zobaczyć, jakie systemy się powielają. I to być może i będzie dla was fajna inspiracja do tego, jakie narzędzia wykorzystać, bo oczywiście coś, czego nie należy robić, to kopiować na zasadzie jeden do jednego ich system marketingowy i jeszcze pisać podobne teksty, zrobić podobną stronę, pisać podobne newslettery czy robić podobne reklamy. Tego nie należy robić, bo od konkurencji też trzeba się w jakiś sposób wyróżnić i o tym będziemy mówić na końcu,
ale pod kątem takim narzędziowym, co warto robić, żeby pozyskiwać klientów, konkurencja może Wam podpowiedzieć. Ok, i teraz pytanie numer 4. Pytanko jeszcze, dajcie znać proszę w komentarzu, czy to, co dotąd robiliśmy, jest dla Was zrozumiałe. Tutaj sobie pewne rzeczy definiujemy, za chwilę będziemy rysować taki wykres, lejek sprzedażowy sobie, stąd widzimy się w Paincie i wtedy będziemy już opowiadać, jak dotrzeć do klientów, w jaki sposób ułożyć ten system marketingowy, jak to poukładać. Na razie musimy sobie pewne rzeczy zdefiniować i Wy też powinniście to zrobić. Mam nadzieję, że siedzicie tam z kartką papieru. I dajcie proszę znać, czy to jest na pewno dla Was wszystko zrozumiałe. Przypominam też, że jest taka fajna opcja i na Facebooku, i na LinkedInie, że można ten live udostępnić. Jeśli macie wśród znajomych przedsiębiorców, to myślę, że może im się to przydać. Ok, my lecimy do czwartego pytania. To już ostatnie pytanie takie diagnozujące i już powoli przechodzące do układania lejka, co będzie bardzo ważnym tutaj etapem naszego dzisiejszego spotkania. Pytanie brzmi, gdzie mogę dotrzeć do moich klientów, czyli do właścicieli mikro i małych firm. Gdzie mogę do nich dotrzeć? I mam inspirację w postaci tego, co robi moja konkurencja. Mam też, mogę mieć inspirację w postaci tego, co ja dotąd robiłem i co u mnie zadziałało. I tu warto sobie takie pomysły wrzucić, bo potem z tych pomysłów tutaj rozsypiemy trochę puzzle, za chwilę będziemy je układać w jakąś układankę. Więc tu warto sobie te puzzle rozsypać i pytanie, gdzie są moi klienci? Gdzie są w moim przypadku właścicieli mikro i małych firm? Ano są na Facebooku, są na LinkedInie, oczywiście czasem bywają na YouTubie, szukają pewnych rzeczy w wyszukiwarce Google i myślę, że to są takie główne jakby miejsca, gdzie w internecie mogę dotrzeć do moich klientów. Bo rozmawiamy tutaj dzisiaj o strategii marketingowej w internecie, bo tak jest po prostu efektywniej i taniej działać w dzisiejszych czasach, chyba że ktoś ma jakiś specyficzny biznes, to oczywiście te działania offline'owe też są jakby super. Wypisałem sobie, gdzie mogę dotrzeć. I teraz pytanie numer 5. Najważniejsze, najciekawsze dzisiaj. Będziemy zaraz trochę rysować. Pytanie, jak dotrzeć do nowych klientów? Słuchajcie, jak dotrzeć do nowych klientów? I to jest najważniejsza w sumie rzecz. Jak dotrzeć do nich? Będzie jeszcze pytanie numer 6 ostatnie, które będzie brzmiało, jak przekonać klientów do zakupu. Takich klientów, którzy wcześniej nas jakby nie znali, dopiero nas poznają przez tę naszą maszynkę marketingową, o której zaraz sobie tu pomyślimy. Więc jak dotrzeć do nowych klientów? I będziemy trochę rysować. Zaraz Wam wyjaśnię, w jaki sposób ten systemy, te lejki sprzedażowe, te systemy marketingowe budujemy z moimi jakby współpracownikami dla naszych klientów, w jaki sposób pomagamy zwiększać przychody małych i średnich firm. Mam informację, gdzie mogę dotrzeć do właścicieli mikro i małych firm. Wiem, że chcę otrzymać nowe zapytania i od tego trzeba wyjść. W jaki sposób ja te zapytania będę pozyskiwał? Ano prawdopodobnie będę te zapytania sobie pozyskiwał przez jakąś stronę internetową, bo gdzieś muszę umieścić ofertę, gdzieś muszę opisać, dlaczego warto skorzystać z tej usługi, którą tutaj promuję. Gdzieś muszę pokazać też udowadniacze, o których będzie za chwilę. Gdzie? No wiadomo, że strona www, której celem będzie zapis na bezpłatną rozmowę. Już wyjaśniam rozmowę. I teraz kwestia jest taka, że musicie pomyśleć, jeśli macie te swoje cele, w jaki sposób wy będziecie pozyskiwać jakby to. Bo jeśli ktoś ma sklep internetowy, no to wiadomo, tu sobie zapiszę sklep internetowy, cel sprzedaż produktów. Jeśli ktoś pozyskuje leady, to on już musi się zastanowić, czy po prostu wrzuci tam formularz, e-mail, telefon, więc tu będzie cel wysłanie formularza, czy może to zrobi w jakiś inny sposób. Ano na przykład zapis na bezpłatną rozmowę. W niektórych branżach fajne działają audyty wszelakie.
W niektórych branżach działa bezpłatna wycena. Ona też przyciąga, bo każdy chce wiedzieć, ile ja zapłacę za tę usługę. Więc to się klika, pozyskujecie lida, macie możliwość z nim, z tym człowiekiem porozmawiać i opowiedzieć o swoich usługach. U mnie w tym przykładzie będzie to zapis na bezpłatną rozmowę. Czyli mam stronę internetową i tam przyciski mówią zapisz się na bezpłatną rozmowę. Porozmawiajmy o twojej firmie. Sprawdź, czy moja oferta jest dla ciebie, zapisz się na bezpłatną rozmowę i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam, żeby ktoś po prostu porozmawiał, zaudytował trochę swoje działania w trakcie tej rozmowy i to jest takie główne miejsce, na które będę zachęcał klientów, żeby wchodzili. To będzie taki cel jakby numer jeden, miejsce docelowe. I okej, ja to wiem, strona internetowa to jest cel, tam chcę, żeby moi klienci się znaleźli. Stąd pytanie, jak sprawić, żeby oni tam weszli? Skąd ich tam jakby przyprowadzić za rękę? I z tego też powodu trzeba stworzyć lejek sprzedażowy, bo samo stworzenie strony internetowej, nawet gdyby ona była jakaś super wyczesana, nie sprawi, że tam przyjdą nowi klienci w jakiejś niesamowitej ilości, bo tych klientów trzeba tam jakoś sprowadzić. Jedną z prostszych, jakby no prostszych, taką rzeczą, którą od razu przychodzi jakby na myśl, jest wyszukiwarka Google. Bo jeśli tych moich usług, tych szkoleń, o których tutaj mówię, ludzie mogą szukać je w wyszukiwarce, na zasadzie szkolenie marketing albo szkolenie HR, szkolenie sprzedaż i tak dalej, i tak dalej. Jeśli tego mogą szukać w wyszukiwarce, no to fajnie byłoby w sumie się takim osobom wyświetlać. I tu mamy opcje dwie. Jest oczywiście kampania płatna w wyszukiwarce, czyli Google Ads. No i też możemy zadbać o to, żeby nasza strona była zoptymalizowana pod kątem SEO, czyli żeby wyświetlała się w sposób organiczny. Tu nie będę wchodził jakby w taktyki tych narzędzi, bo mamy za mało czasu. Chodzi o sam system, o to, jak stworzyć tutaj sobie jak stworzyć lejek sprzedażowy, który będzie działał. Więc mamy dwa sposoby, na które możemy pozyskiwać klientów. Klientów, znaczy użytkowników na stronę internetową możemy też na przykład pozyskiwać z profilu na LinkedIn. Jeśli będziemy tam prowadzić komunikację, będziemy zwiększać sieć swoich kontaktów, zadbamy o to, żeby nasz profil porywał, żeby był bardzo ciekawy, to też poprzez naszą komunikację możemy sprawiać, że ludzie będą wchodzić na naszą stronę internetową. Czy to będzie w niektórych branżach prawdopodobnie Instagram, może YouTube, jeśli ktoś da radę rozwinąć swój kanał do tego stopnia, że ludzie będą wchodzić na stronę internetową w jakiejś fajnej ilości. Po prostu social media, czyli sprawne działanie w social mediach może sprawić, że tutaj też pojawią się wejścia na stronę. I okej, tak to zostawmy. Załóżmy, że nie mam tutaj jakiegoś wielkiego budżetu, zaczynam dopiero i że kampanią płatną, optymalizacją SEO i działaniem takim organicznym, czyli to, co pokazuję na warsztatach z LinkedIna, dedykowanych, które prowadzę, profil osobisty, mądre powiększanie sieci kontaktów i mądra, skuteczna komunikacja sprawia, że też ludzie będą wchodzić na stronę internetową i te trzy kanały będę wykorzystywał, żeby ludzie wchodzili na stronę www. Tak na początek. I teraz przejdziemy sobie, bo to nam fajnie pokaże jedną rzecz. Zauważcie, że tutaj reklama na Facebooku webinary sprzedażowe. Nie wykorzystujemy tu w ogóle reklamy na Facebooku. Dlaczego nie? Bo jeśli reklamą na Facebooku będziemy chcieli bezpośrednio skierować ludzi na stronę internetową, to raczej nie zadziała. A dlaczego ma to sens w przypadku Google Ads? Bo powiecie, ok, na fejsie nie, to dlaczego w Google Ads ma to sens? Dlaczego tutaj robimy reklamę, a dlaczego tam nie robimy? Bo w Google Ads, jak ktoś wpisuje szkolenie marketing, szkolenie sprzedaż i wejdzie na moją stronę, znaczy, że on tego szuka. A na Facebooku, jeśli kierujemy reklamę po zainteresowaniach, to trafienie w osobę, która akurat chce tego szkolenia jest, no szansa jest niewielka. Dużo budżetu jakby spalimy i oczywiście ktoś prawdopodobnie się zapisze, jeśli strona jest dobrze zrobiona, jeśli reklama jest dobrze zrobiona, ktoś nam się zapisze. Ale można to zrobić sprytniej.
Można stworzyć tutaj lejek. Nie na darmo zostawiłem całą lewą stronę wolną, żeby pokazać Wam system, który działa bardzo dobrze, który wykorzysta reklamy na Facebooku i który wykorzysta remarketing. Zaraz tu będziemy więcej rysować. I właśnie, webinary sprzedażowe, czyli bardzo ważna rzecz, która w mojej branży, w tej branży, którą tu analizuję, jest takim lead magnetem tak zwanym, czyli pozwala mi pozyskać adresy e-mail do ludzi, ale pozwala też mi na tych webinarach raz zbudować zaufanie, bo na tych webinarach, tak jak tu na live, mogę się podzielić wiedzą, ktoś może stwierdzić, o, to jest spoko, co on mówi, trochę mi to pomogło, widać, że się zna, jest praktykiem i okej, fajnie. Jesteśmy do przodu z zaufaniem. Może się zdarzyć nawet tak, że ktoś kupi, czyli że ktoś po prostu z tego webinaru stwierdzi, odezwę się do tego gościa, bo ja potrzebuję takiej pomocy i ten webinar sprzeda. Ale w waszej branży być może webinar nie jest dobrym rozwiązaniem. Być może jest jakieś inne rozwiązanie, które klienta zaangażuje. I tutaj, zanim będę rysował dalszą część lejka, czyli punkt 5, przejdę do punktu 6. A punkt 6 to jest właśnie, jak przekonać klientów do zakupu. Klientów, którzy wcześniej nie mieli styczności z naszą firmą. Klientów, których pozyskujemy przez internet. Zupełnie obcych ludzi. Jak ich przekonać, że nasza firma spełni twoje oczekiwania? I tu trzeba sobie zadać bardzo ważne pytanie, które brzmi, jak mogę udowodnić wartość swoich produktów, usług, w zależności co kto sprzedaje. Jak mogę to zrobić? Jak mogę pokazać klientowi, że warto zaufać mojej firmie? I tu przychodzą rozwiązania, przynajmniej te, które ja wykorzystuję we współpracy z klientami, kiedy pomagam im w kampaniach. Ja wykorzystuję takie cztery jakby sposoby. Będę je literował od A do D. Sposób numer jeden to są tak zwane udowadniacze marki. Ja nazywam to udowadniacze marki. Możecie się spotkać z określeniem angielskim reason to believe, czyli takie jakby sposoby pokazania swoich produktów, usług, żeby udowodnić wartość. I teraz co to może być? Mogą to być na przykład opinie klientów. Może to być case study, czyli jakaś historia, jak przeprowadziliście tą swoją usługę albo jak wasz produkt zmienił życie klienta. Czyli może to być też na przykład realizacja, może to być portfolio. Portfolio, jeśli ktoś jest fotografem, jeśli ktoś jest, nie wiem, grafikiem, jeśli ktoś robi strony internetowe, to tam będzie działało portfolio. Bardzo ważne, jakby bardzo ważny udowadniacz, ale też tam trzeba pamiętać o opiniach klientów, bo im więcej udowadniaczy, tym lepiej. Im mocniej pokażemy swoją wartość, tym lepiej. I kolejna rzecz, wiedza. W niektórych branżach liczy się wiedza. Tak jak w mojej branży liczy się wiedza, jak ktoś prowadzi szkolenia, liczy się wiedza. Wtedy warto tą wiedzą się dzielić. Nie bać się, że powiemy za dużo, bo i tak klienci wolą mieć zrobione, a nie usłyszane albo po prostu, że wiedzą, oni chcą mieć to gotowe. Więc mamy wiedzę. Możemy też na przykład pokazać pracowników. Pokazanie pracowników lub najlepiej miejsca pracy, czyli się trochę otworzyć, pokazać kto pracuje, kto wykonuje te produkty, jak wygląda, nie wiem, produkcja, jakaś fabryka, hala, albo jak wygląda biuro, jak wygląda praca u klientów, pokazywać jakby takie rzeczy, bo wtedy budujemy takie wrażenie znajomości, zmniejszamy dystans dzielący nas między klientem, który nas nie zna, a nami. Fajnie to działa, pokazanie pracowników, miejsca pracy, takie otworzenie się. To można fajnie robić na social mediach zwłaszcza. Kolejna rzecz to historia firmy, czyli opowiedzieć, skąd się wziął pomysł, dlaczego ja robię to, co robię, jak ja chcę zmienić ten świat, może jeśli ktoś ma wizjonerskie zapędy, jeśli ktoś potrafi zdefiniować swoje dlaczego, swoją misję. Jeśli nie, to po prostu napiszcie, jak ta firma powstała, jak się rozwijała, dlaczego robicie to, co robicie i tak dalej, i tak dalej. Jakieś story warto wykorzystać, bo storytelling jest potężnym narzędziem, my bardzo lubimy bajki od dziecka i w dorosłym życiu też nam to zostaje, też lubimy fajne filmy, które są fajnie ułożone, lubimy fajne historie poczytać w internecie, więc warto dla swojej firmy też jakąś opowieść stworzyć. Pamiętajcie o tym.
Kolejna rzecz, którą mam w swoich notatkach i z której korzystam, to liczby podkreślające doświadczenia, czyli wszelakie cyfry typu lata doświadczenia, liczba zrealizowanych, nie wiem, stron internetowych, przychód, który dla klientów wygenerowaliście, cokolwiek, jakaś liczba, która będzie duża, która będzie pokazywała, że wy się znacie, że już x lat w tym siedzicie. Do tego was mocno też zachęcam. I ostatnia taka rzecz, która jest właśnie, mówiłem o tym na początku, w przypadku usług bardzo fajnie działa, to pokazanie efektu końcowego lub użycia produktu, czy też usługi. Czyli jaki jest efekt końcowy tego, że ktoś skorzysta z usług, jak to po kolei przebiega, jak to wygląda, jak wygląda proces. Możecie też pokazać, jak wygląda produkt w życiu, czyli jak ktoś sprzedaje na przykład kawę. To pokazanie, jak ta kawa wygląda już przygotowana, a nie tylko jakieś paczuszki na przykład z tą kawą i tak dalej, i tak dalej. I tu postawię nawias zamknięty. Udowadniacze marki, czyli zastanawiacie się, jak ja mogę udowodnić wartość swoich produktów, usług, bo mówicie, że jakaś ta wartość jest. Mówicie, moje produkty są takie, takie, takie. Mogę zrobić dla ciebie to, to, to. I klient może przyjść i powiedzieć, ta jasne. Każdy tak mówi, ja już się przejechałem i tak dalej, i tak dalej. Więc wy musicie udowodnić to pewnymi właśnie sposobami. Więc do tego was mocno zachęcam. To jest pierwsza rzecz. Sposób numer B to tak zwany efekt aureoli. I celowo nie przeczytałem jeszcze komentarza Jerzego z Facebooka, który tutaj pytał, kto może mnie promować, polecać. Czyli komu mogę zaoferować usługę, produkt, założenie, że drugi przekażę swojemu znajomemu. I to troszkę jest efekt aureoli, czyli takie polecanie, ale przez osoby, które mają autorytet wśród tych osób, które są tutaj u was w punkcie drugim. Czyli jak mam mikro i małe właściciele mikro i małych firm, to pytanie, kto jest dla tych osób autorytetem? I muszę się zastanowić, wypisać sobie te osoby i spróbować jakoś się z nimi pokazać. Czy to nagrać wspólny live? Czy to przeprowadzić podcast, czy to zrobić jakiś wywiad na blogu, czy to po prostu gdzieś się z nimi spotkać, cyknąć fotę, gdzieś wstawić, cokolwiek. Warto się z nimi pokazać, bo efekt aureoli działa na tej zasadzie, że ta aureola to zaufanie, które roztacza się na tą osobą, która budzi respekt, powiedzmy, w twojej grupie docelowej, przenosi się trochę na ciebie. To już psychologia, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale właśnie zastanówcie się, kto wzbudza autorytet wśród twoich potencjalnych klientów. Co to może być? Zastanów się, proszę. Wypisz sobie te osoby i zastanów się, jak możesz do nich dotrzeć, jak możesz się z nimi pokazać. Rzecz C. Rzecz C to jest język korzyści, czyli pokazanie korzyści, i od razu dopisuję też D. To jest rozwiewanie obaw i lęków klientów. Czyli te dwie rzeczy można robić jakby równolegle i warto to naprawdę robić. Dlaczego? Korzyści to są jakby te aspekty, które finalnie powinniśmy pokazywać, bo mamy tendencję do pokazywania cech naszych produktów i usług, a lepiej jest pokazywać korzyści. Czyli mamy jakąś zaletę naszego produktu. Możecie w komentarzu napisać jakąś zaletę waszych usług, waszego produktu. Będziemy działać na waszym przypadku i jakąś korzyść tu wygenerujemy. Dajmy na to, że korzyścią, że taką cechą mojego produktu jest na przykład to, że ja po szkoleniach, miesiąc po szkoleniu przeprowadzam godzinną, bezpłatną konsultację. I mogę napisać na stronie, że po szkoleniu miesiąc będziesz miał bezpłatną godzinną konsultację. Ale mogę też zrobić coś takiego, że napisać, że po miesiącu sprawdzę, czy dobrze działasz, zweryfikuję twoje działania, upewnię się, że idziesz w dobrym kierunku. I to są korzyści, które daje ta cecha. Czyli zastanawiam się, co ja oferuję mojemu klientowi, co jest takiego super, i potem zadaję sobie drugie pytanie, co mi to daje. Co on finalnie jakby otrzyma, i odnośnie lęków właśnie, czyli rozwiewania obaw i lęków, to tutaj trzeba sobie zadać
pytanie, przewinę rozwiewanie obaw i lęków. Czego boją się moi klienci? Czego się obawiają? Jakie być może mają przykre doświadczenia z przeszłości, z moją konkurencją, z korzystaniem z innych alternatywnych produktów, usług? Czego oni się po prostu boją? I na te obawy odpowiadać w marketingu. Pisać o tym na stronie internetowej, czyli być może boisz się tego i tego i jakoś na to odpowiedzieć. Do tego też Was mocno zachęcam, bo to też bardzo fajnie działa. Rozwiewanie obaw, lęków, korzyści. I to są takie cztery sposoby, na które możecie przekonać klientów do zakupu. I teraz jednym z tych sposobów jest na przykład wiedza. Jest na przykład case study. Są opinie klientów. I wszystko to mogę pokazać na tym naszym webinarze sprzedażowym, o którym jeszcze chciałem Wam opowiedzieć. Czyli załóżmy, że będziemy sobie ten webinar sprzedażowy robić. W tym przypadku. Wy prawdopodobnie będziecie mieli trochę inne case'y, ale chodzi mi o to, żeby pokazać Wam system, jaki stworzę wokół tego, w jaki sposób to powinno działać. Mam webinar sprzedażowy. Jeśli mam webinar, to ktoś musi na ten webinar przyjść. Potrzebny jest mi landing zapisowy. Landing zapisowy, z którego będę kierował ludzi do zapisu na webinar sprzedażowy. I teraz na tym webinarze sprzedażowym będę zachęcał ludzi, żeby zapisali się na bezpłatną rozmowę albo żeby przeszli na stronę internetową. Czyli będę ich pchał tak jakby przejdźcie na stronę albo będę ich pchał bezpośrednio do tego, żeby zapisali się na bezpłatną rozmowę, która jest naszym takim celem, czyli my chcemy mieć tą bezpłatną rozmowę z klientem. Chcemy to osiągnąć w tym przypadku, który ja mam tutaj. Wy mam nadzieję, że wymyślicie swój jakiś taki cel, do którego będziecie dążyć, czy to będzie wysłany formularz, czy sprzedaż produktu, to będzie tutaj i klienci będą to mogli sobie zrealizować albo ze strony internetowej, albo bezpośrednio właśnie stąd, czyli z webinaru sprzedażowego. Bo na webinarze też możecie powiedzieć na samym końcu, zachęcam Was, żebyście zapisali się na bezpłatną rozmowę, podczas której możemy porozmawiać o czymś tam. Okej, więc mamy to. Teraz pytanie, skąd weźmiemy ludzi na landing zapisowy? Tak jak mieliśmy tu pytanie, skąd weźmiemy na stronę www, tak tu jest pytanie, skąd wziąć ludzi na landing zapisowy? I teraz już może fajnie zadziałać reklama na Facebooku, bo zachęcić ludzi do skorzystania z usługi, do zapisu na jakąś rozmowę, a zachęcić ludzi do zapisania na bezpłatne szkolenie jest troszkę łatwiej jest osiągnąć to pierwsze. Łatwiej też znaleźć ludzi na Facebooku, którzy są zainteresowani danym tematem. Czyli na pewno tutaj wykorzystamy w naszym przypadku reklamę na fejsie. Coś fajnego, co możemy też zrobić, to jeśli uda nam się nagrać wideo, to reklama na YouTubie. Bo na YouTubie, jak pewnie wiecie, możemy kierować reklamy na przykład na kanały naszej konkurencji. I to jest bardzo fajna opcja, żeby wyświetlać się na przykład w tym przypadku na innych kanałach biznesowych. Trzeba tylko nagrać po prostu dobre wideo, które będzie angażować i będzie zachęcało do kliknięcia w link i do przejścia na rynek zapisowy. Kolejną rzeczą, którą tutaj możemy zrobić, jest kampania graficzna w Google. W skrócie GDN ja zapiszę kampania graficzna Google. To też możemy zrobić, to też może fajnie zadziałać, czyli taka kampania, która będzie w różnych miejscach się wyświetlać. I ważna rzecz z tymi kampaniami graficznymi jest taka, że płacicie za kliki. Czyli jeśli ktoś kliknie w ten baner, to wtedy dopiero płacicie. Jeśli nie kliknie, to nie płacicie. Co to Wam daje? Ano daje Wam to, że na różnych stronach internetowych możecie wyświetlać bezpłatnie swoje reklamy i budować w ten sposób świadomość Waszych klientów, że istniejecie. Bardzo polecam Wam ten sposób. Jeśli przygotuje się fajne, dedykowane grafiki, to może naprawdę sprawić, że dużo osób się o Was dowie. I mogę wykorzystać jeszcze takie sposoby, jak nie, udostępnić info na grupach na Facebooku, czy poprosić znajomego o udostępnienie. W ten sposób też czasem działa, mam nadzieję, że Wy też. Można poprosić, hej, robię jakieś tam szkolenie, proszę Cię, żebyś udostępnił na swojej tablicy, bo w ten sposób pomogę większej liczbie osób i tak dalej, i tak dalej. I z tych sposobów kierujemy ludzi na nasz landing zapisowy. I teraz, co się może wydarzyć? Może się wydarzyć to, że na tym landingu zapisowym ludzie się zapiszą,
na webinar, czyli przejdą sobie tutaj tą linią, ale może się też zdarzyć tak, że ludzie nie zapiszą się. Czyli mamy czerwoną kreskę, wyjdą sobie, pójdą w nicość. I podobna rzecz może się zdarzyć na stronie internetowej. Zauważcie, kierujemy tu kampanię płatną w wyszukiwarce Google. Kierujemy tutaj ludzi z pozycjonowania, z wyszukiwarki. Kierujemy ludzi z profilu na LinkedInie, być może z czegoś jeszcze. Ale ludzie mogą albo się zapisać na tę bezpłatną rozmowę, ale mogą też się... Przepraszam. Ale mogą też się nie zapisać, mogą wyjść. Tak samo jak stąd mogą wyjść, tak samo stąd mogą wyjść. Ale mając jakby tych ludzi na tej stronie internetowej i mając takie magiczne stworzenie jak Pixel Facebooka, możemy sobie tych ludzi zapisać w grupie remarketingowej. Grupa remarketingowa. To jest bardzo fajna rzecz. Pewnie o tym słyszeliście. Nie wiem, czy każdy z was już miał okazję też z tego skorzystać. Grupa remarketingowa będzie bardzo ważną rzeczą, jedną z ważniejszych w tej całej układance. Ano dlatego, że jeśli na landing zapisowy wejdzie, dajmy na to, 1000 osób, będzie łatwo liczyć, to statystycznie na webinar zapisze się wam między 100 a 300 osób. I pytanie, co z tymi 900, 800, 700 osobami, które były na stronie internetowej, ale się nie zapisały. One wyraziły jakieś zainteresowanie tym, o czym mówicie, tylko nie przekonała ich być może strona. Trzeba ich przekonać może w inny sposób, więc warto wykorzystać grupę remarketingową, żeby ich zatrzymać. I to może być raz grupa remarketingowa na Facebooku, czyli wykorzystanie piksela Facebooka, ale możecie też stworzyć grupę remarketingową na przykład w Google albo na LinkedInie, żeby potem wyświetlać reklamy tam. I to robicie po to, żeby zrobić potem kampanię remarketingową. Czyli macie grupę osób remarketingowa. Macie grupę osób, które były na jednej stronie internetowej, były na landingu zapisowym, być może będziecie robić też bloga. Blog jest bardzo fajnym sposobem też na pozyskiwanie ruchu na stronę internetową i tam będzie, nie wiem, 1000 osób w miesiącu wchodzić, ale na rozmowę będziecie sobie zapisywać 1%, czyli to wychodzi tak koło, nie wiem, 10, 20, 30 osób. Jest cała masa, ponad 900 osób, które były na stronie, czytały o waszej firmie, coś tam już wiedzą, ale wyszły. Wyszły w jakiś, nie wiem, musiały coś zrobić, nie zainteresowało ich to, to nie jest może jeszcze ten moment. Nie tracimy kontaktu z tymi ludźmi. I kampania remarketingowa, czy ona będzie na Facebooku, czy ona będzie w Google, ta graficzna, czy ona będzie na LinkedIn, czy ona będzie na YouTube, to ona ma za zadanie tych klientów, których straciliśmy na landingu zapisowym, których straciliśmy tutaj, przekierować na przykład stronę www z zapisem na bezpłatną rozmowę. Może ona ich też kierować do bezpłatnego e-booka, żeby jeszcze tam może coś oni potrzebują wiedzieć, jeszcze może potrzebują być podpaleni, jeszcze może bardziej trzeba ich tutaj, jak w punkcie szóstym, udowodnić swoją wartość, może trzeba im pokazać case study, czyli kampania remarketingowa może powinna się opierać na tym, zobacz case study, nie wiem, jak zrealizowałem coś tam i wtedy uwierzą, zobaczą, oha, rzeczywiście, kurczę, fajne, jednak się, cyk, strona www, cyk, bezpłatna rozmowa i być może cyk, klient. Pomysłów jest mnóstwo, ja nie chcę tutaj rysować jakby, bo tak jak mówiłem, warsztaty strategiczne, które prowadzimy, trwają 3 dni po 6 godzin, więc to troszkę jest rysowania, myślenia, szukania alternatyw. Chcę wam pokazać jakby, jak ten mechanizm działa. Czyli grupa remarketingowa jest wykorzystywana do kampanii, które mają na celu albo bezpośrednio tu przekierować, albo jeszcze na przykład przekierować tutaj do jakiegoś dodatkowe budowanie zaufania. Dodatkowe budowanie zaufania, czy to może case study w formie wpisu blogowego, czy to jakiś e-book dodatkowy, czy może jakieś inne szkolenia, cokolwiek. I wtedy stąd oczywiście kierujemy ludzi tu. I tak mniej więcej wygląda system, tak mniej więcej wygląda lejek marketingowy. W taki sposób powinniście działać. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Dajcie proszę znać na komentarzu, czy to jest dla was zrozumiałe, bo troszkę tutaj porysowałem. Mam nadzieję, że to jest dla was zrozumiałe.
dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy jest OK. Czy to jest dla Was fajne, czy to dla Was jest być może do implementacji, czy być może dacie radę to przemyśleć samodzielnie dla swojej firmy. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy to jest dla Was ciekawe. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to skąd wiedzieć, ile ja muszę wydać. No bo ten graf wygląda tak, jakbyśmy musieli mieć budżetu marketingowego 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jak mamy mniej, to w ogóle tutaj, wiecie, połowę trzeba wymazać i o, daj Pan spokój z tym systemem. Wyjść trzeba, po to było pytanie numer jeden, żeby wyjść od tego, jaki ja mam cel. Cel to było, żeby tych bezpłatnych rozmów z klientem było 10 na miesiąc. To jest cel. 10 miesięcznie. I teraz stąd wychodzę do góry tego grafu, jakby tego drzewka, tego lejka sprzedażowego. Wychodzę i zastanawiam się, ile tutaj poszczególne liczby muszą wynosić, żeby tu finalnie było 10. Bo z tych 10 prawdopodobnie będzie, nie wiem, z dwóch, trzech klientów, tak patrząc jakby realnie. A tyle powiedzmy, że mnie satysfakcjonuje miesięcznie. I okej, mamy tutaj 10. Załóżmy też sobie, że z tego webinaru pozyskamy osób 5, a ze strony sprzedażowej też pozyskamy 5. Żeby ze strony 5 osób zapisało się na bezpłatną rozmowę, to statystycznie powinniśmy mieć, będę notował pomarańczowym kolorem, będzie się wyróżniał tutaj, musimy mieć na stronie internetowej, zakłada się, że 1-2% to jest taka średnia konwersja. Czyli załóżmy, że musimy mieć 100 razy więcej osób na stronie internetowej. Załóżmy pesymistyczny wariant, czyli jeśli dobrze liczę, to będzie 500 wejść na stronę. Na webinarach taka średnia konwersja to jest 20-30%. Czyli wymnóżmy to razy na przykład 5, czyli na webinarze powinno być, no dajmy pesymistyczny wariant, niech na webinarze będzie 30 osób. 30 osób na webinarze, 500 osób na stronie internetowej. I teraz SEO. Nie wiemy troszkę, ja o tym często mówię, to jest troszkę wada pozycjonowania, nie wiemy, ile miesięcznie będzie wejść. W kampanii płatnej możemy to troszkę wyestymować lepiej. Pamiętajmy też, że część osób przyjdzie tutaj z webinaru, część przyjdzie z kampanii remarketingowej albo z tego lejka, który tutaj naokoło jest jeszcze dla osób, które trzeba bardziej przekonać. Załóżmy, że z samej kampanii płatnej wyszukiwarce naszym celem jest 300 wejść. Żeby pozyskać 300 wejść, to średnio potrzebujemy, średnio, bo stawki w różnych branżach są różne w zależności od tego, jak działa konkurencja. Dajmy na to, że 1000 zł nam wystarczy. I tu już mamy budżet na pierwsze nasze działania. 1000 zł potrzebujemy na kampanię płatną, żeby mieć około 300 wejść miesięcznie, żeby tu było tak gdzieś 500. Z profilu na LinkedInie, jeśli ten profil nie mamy rozwinięty, to tam może być tych wejść niewiele. Jeśli on jest rozwinięty, może być ich na przykład, nie wiem, 50 na miesiąc, 50 wejść. Czyli mamy już 350. SEO, jeśli mamy dobrze rozwinięte, może być ich dużo. Jeśli nie, to może być średnio. Z webinaru widzimy, że też pewnie będzie, nie wiem, tutaj się pojawi pewnie cyfra 10 około. Część osób się zapisze bezpośrednio, część osób jeszcze przejdzie na stronę. No to już mamy 360 wejść. Z lejka remarketingowego na razie nie wiemy, ile osób. Czyli z SEO wychodzi nam, że powinniśmy mieć tak około, nie wiem, 150 wejść na miesiąc. Więc tu już znamy też kolejne działanie, które trzeba zrobić, to porozmawiać z jakimś specjalistą SEO, czy to z agencją, czy z freelancerem, czy z pracownikiem, którego macie, czy jesteśmy w stanie wygenerować 150 wejść. Jakie słowa kluczowe musimy wybrać do naszej strategii i ile to będzie trwało, żeby osiągnąć 150 wejść miesięcznie, bo taki mam cel, ile to będzie kosztować i czy to w ogóle się zepnie, bo pytanie też jest ważne, oczywiście, żeby potem sobie obliczyć na końcu ROAS, czyli nasz zwrot, bo z tej bezpłatnej rozmowy z klientem sprzedaż taka finalna, gdzie pieniądze będą na naszym koncie, średnio to będą, nie wiem, dwóch klientów. Z takich 10 rozmów dwóch klientów może się nam uda pozyskać. Pytanie, ilu dla Was wartych jest dwóch klientów? Ja sobie tutaj zapiszę, żeby łatwo było liczyć, że to jest dla mnie, nie wiem, 15 tysięcy złotych. Bo może tam jest jakieś szkolenie, potem jakiś abonament sprzedaję, bo będę też obsługiwał tę firmę, 15 tysięcy. Bo jak tu wydaję 1000 zł miesięcznie na tą kampanię,
Tu będę wydawał głównie swój czas, czyli jakąś stawkę godzinową muszę policzyć. Tu na SEO też ileś miesięcznie wydam. Najmniej pewnie, co mogę wydać na tą kampanię, to jest jakieś tam, nie wiem, 500 zł na miesiąc, to jest już 1500 zł. I to trzeba sobie sumować, żeby porównać, czy to mi się spina. Czy ten system mi się jakby ma sens, nie? Na ten moment ma, bo wydać 1500 zł, żeby zarobić 15 tysięcy, jest ok. Więc to mamy tu. Teraz przechodzimy tutaj. Na webinarze sprzedażowym sobie policzyliśmy, że chcemy mieć 30 osób. Landing zapisowy. Średnia konwersja z landingu zapisowego, dajmy na to tak, no, średnio pesymistycznie, optymistycznie, tak realnie dajmy na to 10%, będzie się łatwo liczyć, czyli 300 wejść musi być na landing zapisowy. Prośby o udostępnienia znajomych. Ktoś udostępni, ktoś nie udostępni, dajmy na to wejdzie, nie wiem, 30 osób. Z grup na Facebooku wejdzie drugie 30, bo też udostępnimy na jakichś fajnych grupach, ale tam jakby szału nie ma. 1000 wejść tam raczej nie zdobędziemy. Z reklamy na YouTubie, jeśli ona jest dobrze zrobiona, dajmy na to, żeby nam się fajnie tutaj potem sumowało, niech będzie 40 wejść. I teraz tu już możemy sobie obliczyć pierwszą jakąś stawkę. Żeby mieć 40 klików z reklamy na YouTubie, to musimy na nią wydać pytanie. Tu też nie jest łatwe to do oszacowania, bo może ten klik was kosztować złotówkę, jeśli film jest fajny, może 3 zł. Załóżmy właśnie te 3 zł, żeby było pesymistycznie, powiedzmy, i musimy wydać te 120 zł na reklamę na YouTubie, czyli niewiele. Tutaj przy tych działaniach to od razu powiem, tu oczywiście jest to live, tutaj sobie estymujemy na jakimś wymyślanym przykładzie 120 zł na reklamę YouTube, to jest mało. Jeśli mamy 1000, już możemy się trochę tam zabawić, już możemy wejść. Bo jeśli będziemy dobrze targetować na jakieś konkretne kanały, to ma to sens po prostu. Kampania graficzna zostaje nam i reklama na Facebooku. Tu będzie prawdopodobnie największa kopalnia, bo tutaj w kampanię graficzną sami wiecie, jak klikacie. Ciągle widujecie coś, ale klików nie ma jakoś tam dużo, załóżmy 50. I za jedno tam kliknięcie płaci się około złotówki, czyli dajmy na to, że wydacie daniom 50 zł. Fajna alternatywa, jeśli nie bawiliście się w kampanię graficzną w Google, polecam wam przemyśleć te opcje. I mamy sobie tutaj to i ile nam zostaje wejść do tych 300. Tu mamy łącznie 100, tu mamy 150, czyli drugie 150 jest potrzebne z reklam na Facebooku. Jeśli te reklamy dobrze zrobimy, to za wejście możemy zapłacić, nie wiem, złotówka. Możemy zapłacić dwie. Dajmy na to dwie, 300 zł. 300 zł na reklamę na Facebooku. Jeśli chodzi o budżet na reklamę na Facebooku, to minimum takie, które ma sens, to jest 20 zł dziennie. Moim zdaniem, bo to wam daje możliwość zrobienia dwóch grup reklam po 10 zł i tam już coś możecie potestować. Możecie potestować albo grupę odbiorców, albo kreację reklamową. Nie wchodząc w szczegóły, jak ktoś zamierza reklamować się na Facebooku, to zapraszam do konsultacji czy tam czy szkolenia mojego. Minimum 20 zł dziennie. Więc na cały miesiąc daje to nam 600 zł. To jest takie minimum moim zdaniem, jeśli chcemy regularnie się tam promować. Minimum. I tyle. Jeśli chodzi o ten budżet, żeby skrótowo wam wyjaśnić, w jaki sposób to możemy sobie rozpracować. Bo często dostaję pytanie, ile ja powinienem wydawać, bo nie wiem. I zazwyczaj powinno się to rozrysować w taki sposób. Oczywiście na warsztatach czy konsultacjach te schematy wyglądają obszerniej, bo szukamy różnych rozwiązań, patrzymy, gdzie się opłaca, gdzie lepiej. Potem to trzeba wdrożyć, czyli trzeba zrobić ten landing, trzeba zrobić ten webinar, te reklamy, tą. Zobaczyć, jak to wyjdzie, zweryfikować, czy te cyfry rzeczywiście tak wyglądają i finalnie do czego one doprowadziły. Ale zsumujmy sobie, ja wezmę kalkulator, jeśli pozwolicie. Zsumujmy sobie, proszę, ile my zapłacimy. Patrzę od lewej, 300 zł na Facebooku, 120 na YouTubie, 50 w graficzną i tutaj nie mamy żadnych więcej wydatków. 1000 zł wydajemy na kampanię w Google, 500 zł za obsługę SEO i jeszcze coś zapłacimy za obsługę płatnej kampanii w wyszukiwarce, pewnie coś koło 500 ponownie i to nam daje łącznie wydatek rzędu, uwaga,
2,470 zł wydajemy na obsługę tego czegoś. Plus czas naszej pracy i plus ewentualnie wynagrodzenie gościa, który będzie to wam koordynował. 2,470 teoretycznie, patrząc na średnie wyniki podobnych kampanii, powinniśmy na tym zarobić w tym układzie, przy tej usłudze, przy tym szkoleniu 15 tysięcy. Czyli zwrot jest całkiem ok, jest do przełknięcia. Zostaje nam trochę pieniędzy, jakby marża jest ok. Można z tego wycisnąć oczywiście więcej, bo tutaj część założeń, które przyjąłem, były pesymistyczne. I to jest jakby to. To chciałem wam pokazać na końcu. I w taki sposób jakby to wygląda. I w taki sposób też powinno się, odpowiadając na te pytania, które na samym początku sobie tutaj zapisałem, w taki sposób powinno się pozyskiwać nowych klientów, w taki sposób powinno się go przekonywać do zakupu. Opinie klientów powinny być tu, na stronie. Powinny być pokazane w webinarze sprzedażowym. Case study mamy tutaj. Mamy na stronie internetowej. Case study można też na webinarze pokazać. Wiedza, webinar. Wiedza powinna być też na blogu, który tutaj może się jeszcze pojawić dodatkowo. I tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy gdzieś tu trzeba poumieszczać. I mając taki system, unikamy dziwnych rozwiązań typu prowadzenie Facebooka dla prowadzenia Facebooka. Wstawiamy codziennie posty, nie wiemy po co, ktoś tam czasem się odzywa, ktoś to widzi, ktoś nie. W sumie nie wiemy po co to robimy, ale jak już robimy, wszyscy robią, to róbmy też. Mając taki schemat przemyślany, unikamy robienia takich głupot. Robienia głupot jakby wobec swojego czasu, wobec budżetu, wobec może wynagrodzenia, które komuś za to płacicie. Może macie do tego freelancera, który wam prowadzi tego Facebooka, prowadzi wam, nie wiem, Instagrama czy cokolwiek innego, nie macie lejka, on to prowadzi, on jest szczęśliwy, bo dostaje wynagrodzenie, wy trochę mniej, bo nie kumacie zbytnio, co z tego macie. I tak o, lejek. Trzeba to wszystko poukładać, tak jak mam tutaj na końcu. I na tym kończę tę część merytoryczną. Kończę tę część jakby tutaj. Zostawię wam, ludziom, którzy być może nie wiedzą, nie mają, nie chcą wejść na stronę, telefon do siebie, e-mail do siebie. Jeśli mielibyście jakieś pytania, mam nadzieję, że to jest dobrze widoczne. Jeśli mielibyście jakieś pytania, możecie się odezwać. Możemy o tym porozmawiać, możemy zrobić jakąś konsultację, możemy zrobić warsztat strategiczny, szkolenie z jakiegoś konkretnego narzędzia. Mogę wam pomóc, bo bardzo mocno zależy mi na tym, żebyście nie przepalali bez sensu budżetu, żebyście nie marnowali swojej energii na robienie marketingowych głupot, tylko poukładali to sobie, działali w sposób przemyślany, bo jak mam ten schemat i mierzę sobie te wszystkie cyferki pomarańczowe i jeszcze kilka, których tu nie wypisałem, to ja wiem po miesiącu, po dwóch, po trzech, co działa, co nie. Czy ja mam wziąć gumkę i wymazać na przykład to, czy mam wymazać, nie wiem, SEO, bo ono nie działa. Nie ma 150 wejść, oni chcą 1000 zł, to nie działa, mam to gdzieś, wymazuję to w cholerę. I sobie za to na przykład, nie wiem, tutaj zrobię, zamiast tego będę poproszę jakiegoś influencer marketing, na przykład wstawię sobie zamiast tego. Bo zmierzyłem, że mi się to nie opłaca. I w ten sposób można wtedy działać sobie właśnie. Ma to większy sens. Dlatego mocno was zachęcam do ułożenia marketingu. I teraz, czy macie do mnie jakieś pytania? Minęło 58 minut. To chciałem wam dzisiaj przekazać. To chciałem wam pokazać, jak ten marketing można ułożyć. Oczywiście w godzinę ciężko jest jakby to wszystko przekazać, te wszystkie rzeczy, o których nie powiedziałem, bo tak jak mówiłem, warsztaty trwają łącznie 18 godzin, więc no, troszkę jakby, troszkę więcej roboty z tym jest, ale mam nadzieję, że samą ideę załapaliście. Czy macie do mnie jakieś pytania? Zerknę tutaj, czy jakieś komentarze się wcześniej nie pojawiły. Tomek pisał, że ciekawy schemat działania, ciekawy, a co najważniejsze, skuteczny, Tomku. Dobra. Jeśli pojawią się jakieś pytania, to z chęcią jeszcze na te pytania odpowiem. A jeśli pytań nie ma, to za miesiąc planuję kolejnego live'a.
będzie on prawdopodobnie jeszcze bardziej ściśle dotyczył jednego ze sposobów działań, a mianowicie reklam na Facebooku i tego, jak tam kampaniami można to te lajki sobie poukładać, datę wydarzenia i tak dalej. Zobaczycie na pewno, bo to udostępnię. Więc tak, sprawdzę jeszcze, czy nie ma komentarzy w innych źródłach, na których leci ta transmisja. Tutaj nie ma. Czy tu się coś pojawiło? Nie. Okej. Jeśli nie będzie na Facebooku komentarzy, to będę się już z wami żegnał i dziękował wam za to, że byliście tutaj. Trzymam kciuki za implementację tego, czyli za wdrożenie, za tym, żebyście usiedli, czy to z powtórką tej transmisji, która będzie zapisana na YouTubie, na Facebooku, na LinkedInie, prawdopodobnie też, żebyście usiedli, pomyśleli, jak to możecie rozpisać u siebie krok po kroku. Nie zaczynajcie, broń Boże, od tego grafu, który jest taki pociągający, który tak fajnie wygląda. Nie zaczynajcie, proszę, od tego. Zacznijcie od tych odpowiedzi na te pytania, bo będzie wam po prostu łatwiej. Poświęćcie trochę czasu na analizę konkurencji i działajcie. Działajcie, układajcie marketing, zwiększajcie swoje przychody. Ja wam dziękuję za obecność dziś. Zapraszam za miesiąc na kolejny live. Trzymajcie się. Widzę, że nie ma pytań. Jeśli są, to zostawiłem telefon, e-mail. Możecie też napisać w wiadomości prywatnej. Trzymam za was mocno kciuki za implementację. Działajcie. Jakie to mówię, ku chwale kapitalizmu. Na razie. Cześć.